Mówi pan o sobie też tak. Jestem teoretykiem prawa i muzealnikiem. Prawnik to ktoś, kto praktykuje, a ja od 1964 roku już nie. Ja bym dodała, pan jest teoretykiem prawa, muzealnikiem i jeszcze podróżnikiem, bo pamiętam te pana rowerowe wyprawy od czasów studenckich, pamiętam wszystkie historie związane z PTTK, ale gdybyśmy spojrzeli na teoretyka prawa i na muzealnika, to kim się pan bardziej, może tak, może nie, czuje na dziś? Ciężko powiedzieć. Człowiek jest dość skomplikowanym mechanizmem psychicznym. Bardzo ciężko odróżnić, niesłychanie ciężko przeprowadzać delimitację zainteresowań. One się czasem przenikają. Czasem dlatego, że ktoś zajmuje się na przykład prawem karnym, niekoniecznie musi znaczyć, że będzie się zawsze tylko wyłącznie tym zajmował. Stąd jest bardzo wiele punktów zaczepienia, chociażby historia. A od historii jakże blisko do sztuki. A od sztuki weźmy Memlinga, Hansa Memlinga. Zachwycamy się obrazem, podziwiamy kompozycję, podziwiamy wers tego obrazu i nagle spostrzegamy, że zaczynamy również patrzeć na to wszystko przez pryzmat ówczesnego prawa. I wracamy nagle, niespodziewanie, gdzie właściwie do punktu wyjścia w swojej własnej profesji. To zainteresowanie historią, sztuką, to jest ta pana, nazwijmy to, druga noga. Skąd się to wzięło właściwie? Ja myślę, że to w naszej rodzinie zawsze było. Zawsze tak było. Zawsze. Mój ojciec zbierał kiedyś, próbował zbierać obrazy. Nie bardzo to wyszło, ale namiętnie chodził na wszystkie wystawy. Bardzo lubił czytać o sztuce. Moja matka tak samo. Mam brata malarza. No bardzo, i rzeźbiarza. Bardzo pan chciał mieć tego brata. Nie wiem, czy państwo znają tą historię. Profesor Waltoś bardzo prosił rodziców o brata i rodzice doradzili mu, żeby sypał cukier codziennie na parapet i wtedy jakiś bocian skuszony tym cukrem być może mu brata przyniesie. I tak też pan profesor czynił i brat przyleciał. Ale cukier był drogi przed wojną, prawda? To było przed wojną i po prostu zostałem zrobiony na idiotę kompletnie przez własnych rodziców. Ale tak wyglądała edukacja seksualna przed wojną. A to jest aktualny temat teraz bardzo, jak wiemy. Tak wyglądała. Zrobiono mi na idiotę. Sypałem cukier. No mógłby ktoś powiedzieć, przepraszam bardzo, udało się. To jest dowód na to, że jednak bociony działają. Tak. I mam wrażenie, że dzisiaj niektórzy politycy tego argumentu będą próbowali użyć proponując zniesienie całkowicie edukacji seksualnej.